Witam Państwa serdecznie. Jesteśmy w firmie BROS. Spotykamy się z Panią Sabiną Jęszukiewicz, marketing managerem w firmie, która opowie nam dzisiaj o nowościach, które firma BROS przygotowała na sezon 2018. Pani Sabino, jesteście firmą bardzo dynamiczną, zresztą od wielu lat jesteście na rynku ogrodniczym. Rokrocznie wprowadzacie bardzo dużą ilość nowości. Co w tym roku przygotowaliście dla konsumentów? Witam serdecznie Państwa. Tak, to prawda. Staramy się w każdym roku zaskoczyć naszych klientów kilkoma nowymi produktami. I tak jest również w tym roku. Paralizator na owady. Tak jak Państwo widzą, wprowadziliśmy go pod linią Zielona Moc, a jest to taka linia, która zawiera produkty bazujące na substancjach aktywnych pochodzenia roślinnego. W przypadku tego produktu idziemy nawet dalej, ponieważ ten produkt nie zawiera żadnej substancji aktywnej, nie działa w sposób chemiczny, tylko fizycznie. Co to znaczy konkretnie? Nie Już zawiera mówię. Żadnej substancji chemicznej, a jednak jest skuteczny. Tak, co ma takiego w sobie, że potrafi skutecznie działać? Ten produkt działa w ten sposób, że owada zamraża. O proszę. Zamraża w temperaturze minus 45 stopni i rzeczywiście ta metoda dezynsekcji termicznej jest już wykorzystywana na rynku DDD przez tutaj profesjonalistów. Natomiast ten produkt jest pierwszym produktem dla amatora, który właśnie tę metodę wykorzystuje. Czy Państwo wykorzystali ciekły azot w produkcie, czy coś innego? Nie, to nie jest ciekły azot, metoda jest trochę inna. Natomiast jego użycie jest rzeczywiście bardzo proste, ponieważ wystarczy tutaj na dysze aerozola nałożyć tą załączoną do produktu rurkę, skierować strumień aerozolu na takiego owada i on najpierw zostaje unieruchomiony, a następnie po prostu ginie. Mam pytanie, produkt dostępny w dystrybucji, można go już znaleźć w centrach ogrodniczych, w sklepach ogrodniczych i tak? Tak. Mamy tutaj również proszek na mrówki. Drugi produkt, który w tym roku Państwo wprowadzili na rynek i na którym chcecie się skupić. Jest to produkt nowoczesny, w pięknym opakowaniu. Czym wyróżnia się ten produkt? Rzeczywiście jest to produkt, który również nie ma swojego odpowiednika na rynku polskim, ponieważ wszystkie proszki, preparaty na mrówki, które są obecne na rynku, bazują głównie na jednej substancji takiej wabiącej mrówki, czyli na jednej przynęcie. My tutaj wprowadziliśmy dwa rodzaje przynęty, po to, żeby po prostu ten produkt był dla takich mrówek jeszcze bardziej atrakcyjny pokarmowo, a co za tym idzie, był przednie chętniej zjadany i w większych ilościach. I to oczywiście w sposób pośredni powoduje, że cały zabieg zwalczania mrówek jest po prostu skuteczniejszy. Muszę Państwu powiedzieć, że redakcja biznesu ogrodniczego właśnie ten produkt dostrzegła i przyznała właśnie za ten produkt top innowacje biznesu ogrodniczego w miesiącu marcu. Także możecie Państwo to przeczytać na łamach biznesu ogrodniczego. Widzę tutaj też deszczówkę. Niech Pani opowie trochę o tym produkcie, jaki jest koncept marketingowy, bo jak dla mnie produkt bardzo interesujący. Oczywiście. Na pewno każdy z Państwa spotkał się z taką opinią, że najzdrowsza dla roślin jest woda deszczowa. Czyli właśnie deszczówka. Dokładnie. Potocznie mówiąc. I tak rzeczywiście jest. I my przygotowaliśmy taki produkt, za pomocą którego możemy tą naszą wodę z kranu, że tak powiem, zbliżyć składem do tej najzdrowszej wody deszczowej. Dodając kilka kropli dosłownie takiego preparatu do konewki z wodą, sprawiamy, że skład tej wody bardzo się przybliża do tej najzdrowszej wody deszczowej. Czyli chodzi o miękkość wody konkretnie, dokładnie, tak? Dokładnie, ta woda deszczowa jest zdecydowanie bardziej miękka, ta nasza z kranów jest twarda. Ja chcę tylko przypomnieć rzeczywiście, że rośliny powinny być podlewane wodą miękką. Twarda woda powoduje osadzanie się kamienia na doniczkach. No i prawdopodobnie ten produkt albo rzeczywiście jest po to zrobiony, żeby ta miękkość wody była dopasowana do najbardziej optymalnych warunków, tak? Tak, dokładnie. Z jednej strony ta woda jest bardziej miękka, z drugiej strony korygowany też jest jej odczyn. I to wszystko powoduje, że z jednej strony te składniki odżywcze, które są zawarte w nawozach i odżywkach, którymi odżywiamy nasze rośliny, są po prostu lepiej przyswajalne. A z drugiej strony taki można powiedzieć efekt uboczny, ale bardzo przyjemny, to jest to, o czym Pan przed chwilą powiedział, że nie mamy tutaj już problemu z tymi białymi plamami, które pojawiają się często albo na liściach naszych roślin, albo na doniczkach. Dzięki
dzięki użyciu tego preparatu właśnie zapobiegamy powstawaniu takich białych plam. I to, co jeszcze warto tutaj o tym produkcie powiedzieć, to to, że on jest bardzo wydajny, bo taka mała butelka, która mieści w sobie 250 ml, wystarczy nam do takiego uzdatnienia, poprawy jakości 75 litrów wody do podlewania. Proszę Państwa, podsumowując, w roku 2018 dzisiaj przedstawiamy Państwu trzy nowości firmy Bros. Jest to proszek na mrówki Max marki Bros. Jest to aerozol na owady wszystkie, tak? Paralizator. I deszczówka, nowoczesny produkt do zmiękczania wody, poprawiający możliwość podlewania w najlepszych warunkach i też to zapobiega osadzaniu się kamienia na doniczkach, z czym często konsumenci mają problem. Pani Sabino, jak Państwo sobie radzicie, bo rzeczywiście co roku wprowadzacie mnóstwo nowości, w jaki sposób to robicie, że cały czas jesteście na topie, jesteście firmą, która wyprzedza pewne trendy. Jaka jest recepta na sukces? No przede wszystkim staramy się obserwować ten rynek, nie tylko ten rynek polski, ale również światowy, bo tak jak Pan wspomniał, staramy się nadążać za tymi trendami obecnymi na rynku światowym i doskonałym tego przykładem jest cała linia Zielona Moc, która no, świetnie wkomponowuje się jakby tutaj w te tendencje eko, widoczne nie tylko tutaj na rynku. Rzeczywiście opakowanie jest bardzo nowoczesne i ten zielony kolor sprawia rzeczywiście, wydaje się, że produkt jest ekologiczny i zresztą nie wydaje się, bo on jest rzeczywiście przyjazny dla środowiska, bo nie zawiera środków chemicznych. Dokładnie. Z drugiej strony oczywiście staramy się tutaj słuchać naszych klientów. Oczywiście te informacje do nas docierają z różnych źródeł, czasami przez naszych przedstawicieli handlowych. No właśnie, Państwo macie duży zespół w terenie, także to jest chyba też źródło pozyskiwania informacji. Oczywiście, że tak. I po prostu odpowiadać na ich potrzeby. Pani Sabino, bardzo dziękuję za przedstawienie nowości, za przemiłe spotkanie, a Państwu życzę wielu owocnych dni z wysokimi obrotami i do zobaczenia na rynku. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, do zobaczenia. Do widzenia.